Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie drodzy moi, 3 czerwca. Ja jestem Magda i to ja tutaj opowiadam o duszy dla duszy. To jest taki nasz czas dla duszy. Witam Was serdecznie w sobotę. O czym będzie dzisiaj? A może o tym, że Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. One są naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo z całego serca bardzo Wam dziękuję. Myślę, że czytam je wszystkie. Wiecie, nieraz nie zawsze mam taką możliwość odczytywania komentarzy, ale ja wtedy nie mam możliwości odpisania na ten komentarz, ani zostawienia tam śladu, że byłam. I jak mam taką sekundę w autobusie czy gdzieś, to wtedy usiądę i tam czytam, a jak mam dłuższą chwilę, to zostawię ślad. Ale wiedzcie, że widzę, że czytam. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Dziękuję również za to, że piszecie. To jest niesamowite. Proszę Was również, te osoby, które mają niezasubskrybowany mój kanał, o subskrypcję. Ich przybywa codziennie. To jest niesamowite. Po prostu dzieje się magia, wiecie? Dzieje się magia w moim życiu. Naprawdę. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze było kolorowo. Było też tak, jak miało być. Na daną chwilę, o czym ja wtedy nie wiedziałam, wiecie, o czym nie miałam zielonego pojęcia i te zdarzenia, które były, to były zdarzenia, które sobie sama zaplanowałam jako dusza, ale ja wtedy tego nie wiedziałam. I wtedy był moment, gdzie prawie moje życie się skończyło. Była nade mną pewna opatrzność, pewna ręka, która pokierowała mnie w pewne miejsce i tam uzyskałam pomoc. Ale wiecie co, jeżeli jest ktoś, kto mnie dzisiaj słucha, jest mu źle, jest mu ciężko, to zadaj sobie pytanie, co z tym robisz? Co robisz z tym, żeby było ci lekko? Czy zadziało się coś, co spowodowało, że twoja lekkość odeszła? Czy po prostu lekkości nigdy w tobie nie było? Bo są też takie osoby, które od samego początku czują się źle tutaj. Nie podoba im się. Nie chcą takiego życia, chcą innego życia. Ale na dobrą sprawę nic z tym nie robią. Jeżeli wszystko zrobiłeś, zrobiłaś na planie fizycznym, co było możliwe, tak z ręką na sercu, tak szczerze, już nic więcej zrobić się nie da i nadal nie jest dobrze w moim życiu, to spróbuj na planie duchowym i zrób to. Może nawet nie spróbuj, tylko po prostu zrób to na planie duchowym. Wejdź w przestrzeń duchową, wejdź w medytację, wejdź w oczyszczanie głowy, w oczyszczanie ciała, w oczyszczanie przestrzeni i zrób coś. Bo skoro komuś jest gdzieś źle, gdzie siedzi, czyli siedzi unrany po szyję w błocie na G, nie chcę tu brzydko mówić, i cały czas narzeka, że jest mu źle, że jest mu źle, ale ma pokazaną drogę. Słuchaj, przejdź trzy kroki w tą stronę, zacznij robić to i to i tam już są schody na łąkę. Tam już możesz wyjść. Ale co? No nie, bo trzeba coś zrobić. Wiele jest takich osób i wiele jest takich osób, którzy są tutaj na kanale, którym jest źle, którym gdzieś nie idzie, ale totalnie nic nie robią. Totalnie. I czekają, aż samo się zrobi. Nie zrobi się samo. To ja już Ci mogę zagwarantować. To trzeba zrobić. Najpierw trzeba przestawić swoją głowę. To jest po prostu punkt pierwszy i najważniejszy. Przestawiasz głowę i dzieją się cuda. Do przestawienia głowy na moim kanale, w playlistach macie świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Jest ciężko? Bo jest ciężko. Bo taki program jest wrzucony, tak? Jest ciężko. Każdy sobie wrzuca. Jest ciężko. Jak jest ciężko, głowa ma zakodowana. Będzie Ci tak ciężko, że tego nie zrobisz. Nie, po prostu mówcie, zrobię to. Zrobię to. Nie to, czy jest ciężko, czy jest lekko. Zrobię to. Wiecie, z drugiej strony, jak to byłoby piękne i proste wszystko takie, no teraz siedzę w błocie, w gównie, no po szyję, a za chwilę sobie pomyślę, tada, zaczarowany ołówek, mam to, co chciałam. Jeżeli tak by było, to nie miałoby to najmniejszego sensu. Musi być ciężko.
musi być ciężko, te doświadczenia muszą być przeżyte. Czy jeżeli idziemy na wspinaczkę w górę i chcemy się wspiąć na sam szczyt, czy jest lekko? Nie jest lekko. Ani nie jest lekko, jak wchodzimy, ani nie jest lekko, jak schodzimy. Ale na samym szczycie co się dzieje? Jest lekko. Tam już jest lekko. I to od nas zależy, czy my będziemy na tym szczycie, czy będziemy cały czas się wspinać, albo czy po prostu będziemy na samym dole z głową uniesioną do góry i ze zdrętwiałym karkiem. To tylko od nas zależy. Jest tyle narzędzi, gdzie można swoje życie poprawić, że aż grzech nie skorzystać. I to naprawdę działa. Pierwsze, zaczynamy od głowy. Zaczynamy robić porządek w swojej głowie. Co ona myśli, co ona chce, czego ona pragnie. Dwa, uczymy się słuchać swojej duszy. Jak będzie porządek w głowie, to usłyszycie swoją duszę. Wiele jest przypadków takich, że zgłasza się do mnie ktoś na sesję czytania Kronik Akaszy. I wiecie, to jest piękne. Dla mnie to jest po prostu taki proces, jest przepiękny. Na sesji czytania wychodzi pewna rzecz. Wychodzi i ta osoba nie ma czegoś takiego jak czary-mary. Czary-mary, abrakadabra, masz, naprawię ci to, wiesz, tu śrubki podokręcam energetycznie, tam podokręcam, tam posklejam, ale ciach, pach, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jesteś zdrowy. Nie ma tak. Takie coś, uwierzcie mi, nie istnieje. Bo to nie ja za ciebie mam przepracować to, co masz do przepracowania, tylko ty sama, ty sam. Tylko sami musimy to przepracować, żeby później było nam lekko. Im szybciej to przepracujemy, tym szybciej w życiu osiągniemy lekkość. Wiecie, i lekkość może być dosłownie w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz, w tej samej sytuacji. Wiecie, no, sytuacji jest wiele. Może ktoś stracił bliską osobę, bardzo bliską osobę. Może ktoś finansowo czuje się, no nie ma, tak? Nie ma dostatku finansowego, ale to też idzie zmienić. Wszystko, uwierzcie mi, idzie naprawić. Ale no, jest w takim miejscu, a nie inny, taki jest cel duszy. I można zostać w tym samym miejscu, bez tej ukochanej osoby, w tym dołku finansowym, jaki jest, ale można czuć lekkość, a nie smutek. To jest wszystko do zrobienia. To jest po prostu wszystko do poukładania. Pięknie smutek czuje nasza głowa. Ona nas w tym napędza. Pokazuje nam tęsknotę za czymś, albo nam pokazuje lepsze życie, od tego, które teraz prowadzimy. Ale jak zaczniemy z głową rozmawiać, przetworzymy to wszystko sobie, że ten plan tutaj, który jest ten plan materialny, to kino takie cielesne, że to jest po prostu chwila dla nas. To jest sekunda dla naszej duszy, że za chwilę i tak nas tutaj nie będzie. Będziemy tam u góry i pewnie będziemy rozmawiać z innymi duszami, które tutaj nam towarzyszyły na planie ziemskim. I zobaczysz, i sobie powiecie, zobacz, jak ja tam ryczałam przez 30 lat za tobą. O matko, widzisz? I dusze się wtedy z tego śmieją. Ale ci ciężko szło jako człowiekowi. Zamiast się skupić na sobie, płakałaś za mną. Po co, kochani? Naprawdę nie ma sensu. Każdy schodzi tutaj na ziemię odgrywać swoją rolę i pomóc komuś odpracować jakiś plan. Ale każdy ma swoją rolę do odegrania. I mamy pełno narzędzi duchowych. Pełno, ogrom. Możemy się nimi posługiwać. Jeżeli jest ci ciężko, to proszę mi powiedz, ile razy w ciągu dnia czujesz wdzięczność? Ile razy w ciągu dnia medytujesz? Ile razy w ciągu dnia rozmawiasz z aniołami? Ile razy w ciągu dnia modlisz się i prosisz Boga o natchnienie? O natchnienie, o pomysł na lepsze życie? Ile razy? Jeżeli za kimś tęsknisz, ile razy robiłaś medytację na odcięcie więzi energetycznych? No proszę, ile razy? Widzicie? I tak to się dzieje.
czynności powtarzane codziennie stają się naszymi nawykami. Dla mnie nagranie dla Was filmu tutaj, uwierzcie mi, też było na początku czymś niesamowitym. Nie do przejścia. 3 lata siedziałam nad tym. 3 lata praktycznie spędziłam, że chciałabym coś ludziom powiedzieć, ale nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Jakiś strach przed oceną, aż w końcu powiedziałam, nie, robię. Te moje pierwsze filmiki są, jakie są, no co, nic nie zrobię. Te pewnie też nie są dużo doskonalsze. Ale stwierdziłam, no, nie chodzi tutaj o to, żeby było nie wiem jak, ale chodzi o to, żeby trafić do ludzi. Żeby trafić do ludzi, że nie jesteśmy tylko człowiekiem, ale jesteśmy duszą. Przede wszystkim jesteśmy duszą. Na to wcielenie nasza dusza przybrała ciało ludzkie. I doświadcza tego, czego doświadcza. A to sobie zaplanowała w planie przedurodzeniowym. Wiecie co? Jak już się przeprowadzę, to mój plan jest taki, ponieważ też będę musiała troszeczkę przeorganizować moją pracę fizyczną. Więc mój plan jest taki, że najprawdopodobniej 2 dni będę siedzieć w domu. No nie będę siedzieć, ale będę w domu i przez te 2 dni chcę bardzo dużo przekazać, jak najwięcej na filmach, tutaj, żeby to zostało, żeby móc z tego skorzystać. Kto ma skorzystać, to skorzysta. Bo to są takie rzeczy, ja też to zaczęłam czuć, ja też nie wiem tego od początku. Ja też miałam życie usłane różami, ale szłam po tych łodygach. Ono nie było złe, ale nie było moje. To nie było moje życie, tamto życie. Teraz mam swoje życie. To była setki godzin wdzięczności Bogu za to, że żyję i za to, że mam każdy kolejny dzień. Na tym się skupiłam na początku. Tylko i wyłącznie, że żyję. Że żyję i że będę tak ciężko pracować, to już sobie wmówiłam w głowę, że będę tak ciężko pracować, że będzie wszystko poukładane. I pracowałam bardzo ciężko. Od 5 do 23. Od 5 rano do 23. Tak pracowaliśmy tutaj na początku. Później przemieniłam w swojej głowie, dlaczego ja mam ciężko pracować. Moja praca ma być lekka i ma mi przynosić dochody. I tak się zadziało, wiecie? Tak się zadziało. Chcieliśmy mieć swój dom, go dostaliśmy. I to nie są jakieś dziwne, nadprzyrodzone rzeczy, nadprzyrodzone moce, które robimy, tylko to są nasze normalne umiejętności duchowe. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to tak się dzieje. Wiecie, telepatia. Na pewno każdy z Was miał coś w życiu takiego, że pomyślał sobie o sobie, o której długo nie myślał i ta osoba się odezwała. Na 100%. To mamy wszyscy. I to jest normalna. To jest normalna umiejętność duszy. To jest taki, ja tu się śmieję, że to jest taki internet duchowy. Tam mamy takie więzy i połączenia. Google to jest pampikuś. To jest po prostu sztuczna inteligencja. A my mamy swoją inteligencję. I możemy. Możemy przekazywać sobie wiadomości. No dobra, to może kartę na dzisiaj, co? Pogadam i gadam. Ale kto ma kawkę, pije kawkę. Zdrówko, kochani, z kawką. Na YouTubie jest pewien kanał, nie wiem, czy mogę reklamować, czy nie, ale właśnie pan doktor pięknie opisywał kawę. Ile kawa nam wypłukuje pierwiastków, ile daje pierwiastków. I tak o. I tak można sobie kawę pić. 3 dziennie są jak najbardziej wskazane. Małe kawki. No dobrze, ale to nie o kawie tutaj. To tutaj dzisiaj o tych osobach, które narzekają, a nic z sobą nie robią. Pomyślcie, naprawdę, usiądźcie i pomyślcie. Czy jest ci źle? Dlatego, że tego chcesz? No pewnie nie. Ale jak tego nie chcesz, to co w ciągu dnia robisz, żeby to zmienić? Nie masz pracy, to ile ogłoszeń w przeciągu dnia czytasz, a na ile odpowiadasz? Jeżeli chcesz bardzo pracować, to bierze się każdą pracę, jaka jest. Zaczynamy od czegoś. Dlatego, żeby od razu poczuć wdzięczność za pracę. Nie podoba ci się ta praca, to chociaż poczuj wdzięczność za pieniądze, które dadzą ci tą pracę. Które da ci ta praca. O,
tak miało być. A to już jak mam te karty, to niech są. O, decyzja należy do Ciebie, proszę. Taka karta wyleciała. Decyzja należy do Ciebie, Twoje życie, Twoja decyzja. Co te karty mi tak wypadowują? Decyzja naprawdę należy do Ciebie. Dobrobyt idzie. Idzie dobrobyt, tylko sobie pozwól na niego. No chodźcie. No i jeszcze jedna. No to dobra. Wypadają jak szalone. Chodź tu. Nie przestawaj. Nie przestawaj, nie zatrzymuj się. Nie przestawaj, nie zatrzymuj się. Jeszcze wypadnie jakaś? O, widzicie? Już się tasują pięknie. To są to aniołki moje mi tak przekazują. I odpowiedź jest tak. Odpowiedź jest tak. Także już wiecie. Jeżeli jest Ci źle i jest Ci ciężko, to jest Ci źle i jest Ci ciężko tylko dlatego, że tak chcesz i nie ma wymówek, że nie. Że wcale tak nie jest, że nie jest, że ja chcę to zmienić. Jak chcesz to zmienić, to zaczynasz zmieniać w swojej głowie. Pierwszą czynnością, jaka jest, czujesz wdzięczność za to, że żyjesz. Za to, że masz kolejny dzień. Czujesz wdzięczność, że widzisz, że słyszysz. No chyba, że nie widzisz i nie słyszysz, to tej wdzięczności nie czujesz. Ale widocznie taki jest Twój cel duszy, że nie widzisz, nie słyszysz. Nie czujemy, staramy się być w dobrych energiach, czyli w miłości, w wdzięczności, w szacunku. Te osoby, które czują się źle, naprawdę, zapraszam do mojego 21-dniowego wyzwania. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Te osoby, które przeszły przez całe 21 dni, to proszę napiszcie w komentarzu, czy warto, czy nie warto. To jest tylko 21 dni. A teraz przeczytamy kartę. Decyzja należy do Ciebie. Decyzja należy do Ciebie. No to mamy. To jeszcze kawka. Ale ja się dzisiaj rozgadałam. O losie. Nie wiem, o której ten film się wstawi, ale może to końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Proszę bardzo. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko. Czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia? Nie czekaj, aż wyręczy Cię ktoś inny i przejmie kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. No co tu więcej chcieć? Nie czekaj, aż wyręczy Cię ktoś inny i przejmie kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. Masz już wszystko, co potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Na końcu zobacz, co Cię czeka. Dobrobyt. Nie przestawaj. I tak. Czyż nie jest pięknie? No jest pięknie. Jest cudownie. Jeżeli Ci źle, jeżeli Ci smutno, zapraszam, zacznij za mną. Ja pomogę, ja naprawdę, ja z chęcią pomogę. Ja bym chciała, żeby wszyscy mieli szczęśliwe życie. To nie musi być życie usłane płatkami róż i żyganiem tęczą. Wcale tak nie musi być. Ale ta świadomość, że jest to Twój plan duchowy, że jest to Twoje, że Ty tego właśnie chcesz, już nam uprości nasze życie. My jako dusze schodzimy tutaj przeżywać, doświadczać, a nie zamartwiać się, to już w ogóle jest słowo, które ja muszę całkowicie skasować, ale nie udręczać się w tym życiu, w którym mamy, bo dziś masz takie życie, ale w poprzednim wcieleniu mogłaś upływać w luksus.
i mogłaś na przykład pieniądze nie szanować. Mogłaś mieć kochającego męża przy sobie, ale na przykład mogłaś go nie szanować. I w tym życiu pojawił się kochający mąż i odszedł, umarł sobie. Spełnił jakieś zadanie. W tym życiu dobrobyt finansowy nie jest ci dany od początku. Doświadczasz braku pieniądza. Ale jak się z tym pogodzisz, poczujesz wdzięczność już za to, co masz, za to, co jest osiągnięte, to ten dobrobyt finansowy przyjdzie zaraz. Nie ma limitu. Nieważne, skąd się pieniądze biorą. U nas ja też nie wiem, skąd nam się pieniądze na remont domu wzięły, kochani. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie wnikam w to. Mamy tyle, ile nam potrzeba. I też nie ograniczam się nigdy. Proszę o tyle, ile nam potrzeba. Także działamy. Od dzisiaj otrzepujemy się. Włączamy sobie 21-dniowe wyzwanie. Zaczynamy, ci, którzy nie zaczęli. Ci, którzy zaczęli, proszę Was, może uda Wam się dzięki tym komentarzom Waszym zachęcić osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. Wyzwanie jest na moim kanale, w playlistach Świadome Myśli, Świadoma Rzeczywistość. Przytulam Was wszystkich i życzę naprawdę cudownego dnia, pełnego wdzięczności, pełnego miłości. Wczoraj na przykład zachwycałam bratkiem, który rósł między kafelkami chodnikowymi. No coś przepięknego. Taki mały kwiatek przedostał się przez beton. Można? Można. To życie dla niektórych może być betonem, a Wy jesteście tym kwiatkiem. Jak będzie siła rośnięcia, to i będzie później piękny zakwit. Przytulam Was wszystkich. Magda.